się wzięło to obniżenie tego wieku biologicznego? No, to jest pytanie, że tak powiem, tego, takie można powiedzieć też socjologiczne. No, niewątpliwie rewolucja pigułkowa, czyli wprowadzenie antykoncepcji jako pewnego remedium na wszelkie zło, to znaczy jakby rozdzielenie zupełnie tej kwestii współżycia z prokreacją, tak? Ale czy jeszcze dodatkowo lekarze też przepisują? Moda na seks, tak? To ja o tym zaraz powiem, że lekarze, ale mówimy teraz czysto, że dlaczego nastolatka podejmuje decyzję o współżyciu, tak? Jest tak młodziutką dziewczyną. No, dlatego, że stało się to modne w jakimś sensie. Ja spotykam się z dziewczętami młodymi, które mówią o tym, że one wstydzą się do mnie przyjść z tego względu, że one jeszcze nie współżyły. Mają 15-16 lat i one się wstydzą przyjść do mnie, bo na przykład mają upławy, mają jakiś problem. Przychodzą, no i ja z nimi rozmawiam, co, jak, no i mówię, że chciałabym je zbadać, no i one mówią, ale ja jestem dziewicą. Z jakimś wyrzutem w jakimś sensie same do siebie, że no już wszystkie moje koleżanki rozpoczęły współżycie, a ja jeszcze nie. Czyli jakby w dużej mierze myślę, że to jest taka w cudzysłowie moda na seks, tak? Czyli jak już mam miesiączkę, to właściwie moim też znowu w cudzysłowie obowiązkiem jest rozpoczęcie współżycia. Ponieważ wiemy, że seksualność mężczyzny i kobiety jest absolutnie różna. Mężczyźni, chłopcy dojrzewają później o te co najmniej 2 lata. Ten proces jakby u nich jest troszkę, ale u nich jest bardzo mocno zdominowany testosteronem. Być może jest to pewne uwarunkowanie biologiczne i oni naprawdę mają bardzo duży popęd. Okazuje się, że właściwie taki maksymalny popęd płciowy, który jest biologicznie znowu uwarunkowany, jest w przedziale wieku 16-17 lat. Czyli oni w tym czasie w dużej mierze muszą bardzo dużą pracę na siebie włożyć. To oczywiście zależy bardzo od domu, gdzie się wychowują, szkoły, żeby opanować w jakimś sensie te potrzeby biologiczne, współżycia, wyżycia, jak to jest czasami też tak określane, tak? Dlatego, że jakby to nie do końca jest od nich uzależnione, ale niewątpliwie uzależnione jest to na przykład od tego, co widzą. Czyli jadą autobusem i widzą te ogromne plakaty z kobietami rozebranymi, wchodzą do, nie wiem, do sklepu, gdziekolwiek, gazety, to dla nas, telewizji. Może inaczej, dla mnie, no to już jakby, poza tym, no my jesteśmy kobietami, więc inaczej na to patrzymy. Też z pewnym niesmakiem, bo, prawda? Ale powiedzmy, jako młode kobiety, może reagowali, ułybyśmy na to bardziej, już jesteśmy opatrzone. Natomiast oni po prostu, no w jakimś sensie bardzo reagują na takie obrazy. Plus telewizja, plus muzyka, plus to wszystko. I lansowanie tego, że ja się tu muszę sprawdzić i też, no niewątpliwie tutaj w takich relacjach, które się budzą, między nastolatkami, pierwsza miłość i tak dalej, dziewczyna niewątpliwie nie ma na tym etapie potrzeby realizacji seksualnej. Tak mówiąc bardzo grubo, w większości. Raczej ma potrzebę takiej akceptacji, że zachwytu, że jestem piękna, że jestem ładna, że podobam Ci się, że mnie możesz przytulić, że mam poczucie bezpieczeństwa w tej obecności. Natomiast chłopak, szczególnie jeśli jest zachęcony przez na przykład jej zachowanie, ubiór, no, który też jest wiadomo trochę inny, może no, po prostu zacząć reagować ciałem. I ta potrzeba, jeśli dziewczyna jest uległa i w jakimś sensie słyszałam fantastyczną wypowiedź, że na tym etapie serce kobiety jest jak magnes i może po prostu przyciąga wszystko, czyli łącznie z gwoździami zardzewiałymi, w takim sensie, że to jakby od niego w dużej mierze zależy, po prostu jak ona się zachowa, tak? Dlatego, że no ona często nie jest gotowa też na odparcie tego jakby takiego, no właśnie tego jego męskiego oddziaływania. No i po prostu podejmuje taką decyzję, której przynajmniej ja, no jakąś tam częścią dziewcząt stykam się, że one naprawdę tego żałują, że do tego doszło, bo często to ani nie są warunki, no ani nie są relacje, są to często przygodne spotkania, zupełnie przypadkowe. Chłopcy patrzą potem na to też, że no skoro tak się stało, to jesteś łatwa, tak naprawdę wcale mi się nie podobałaś, raczej cię wypróbuję. No to jest w ogóle cała masa problemów, tak? Natomiast otworzyłyśmy wielką puszkę Pandory w takim sensie, że ci ludzie, ci młodzi, kochani ludzie, którzy dopiero się kształtują, oni są niezwykle delikatni, oni są bardzo labilni i te wydarzenia mogą naprawdę, znowu z gabinetu jakby to widzę, prawda, z takiej codziennej ambulatoryjnej pracy, dorośli ludzie po 30 kilka lat, oni są poranieni tymi relacjami, które kiedyś miały miejsce. Czyli gdzieś tam coś się wydarzyło.
to już Lew Starowicz wiele lat temu powiedział, że jakby te pierwsze spotkanie to jest taka pewna pieczęć, to wywiera tak duże znaczenie, to jest wydarzenie.